Nazywam się Krystyna Gordziejewska. Jestem krawcową od 20 paru lat. Prowadzimy tu z kolegą wspólnie zakład. Szyjemy na miarę, zlecone wszystko. No, ze swoim materiałem i szyjemy, nie? Co zlecą, to szyjemy. I męskie, i damskie, i grube rzeczy, i płaszcze, także no wszystko, co zlecą, nie? Sukienki, wszystko. Szyją przeważnie tacy, co nie mogą dostać na siebie, nie? No i są stali klienci, to szyją też. No co, co lubię, no trzeba wszystko lubić, nie? No co się lubi? Pracuje się i nieraz się lubi, nieraz się już nie lubi, ale pracować trzeba, nie? Praca jest ciężka, ciężka, niewdzięczna, ludzie są różni. Jedni zadowoleni, drudzy no, przyjdą i marudzą. Co najchętniej, no ja lekkie szyję, pan Zenek szyje takie cięższe rzeczy, ja sukienki, spódnice, spodnie, żakiety, no damskie, krawiectwo damskie, nie? No przychodzi klient, zleca na przykład uszyć sobie spódniczkę, ściąga się miarę, no i się kroi. I poszczególne maszyny, tutaj jest maszyna do szycia, tu jest maszyna do obrzucania, obcina i obrzuca od razu, nie? No i później ręczna praca i tak na tym wygląda, nie? No tak jakby się usiadło od początku do końca, no to te 2-3 godziny i jest spódniczka uszyta, nie? Nie wiem ile jest tam zakładów, ale już jest coraz mniej. Także jeszcze ta stara wiara, co jest, co są krawcami, a młodzi, tak jak mówiłam, nie chcą otwierać, nie chcą się angażować. Wolą jakieś inne zawody. Krawiec ginie. Może za parę lat już nie będzie, to będzie wszystko takie gotowe, nie? Młodzi się nie chcą uczyć zawodu. No nie chcą się uczyć, bo to jest ciężka praca, niewdzięczna praca, ciężka praca, tak jak mówiłam, ludzie są różni. Czterdzieści lat już mieszkam w Gorzowie. Przyjechałam ze Ściechowa. Mieszkałam w Ściechowie, wyszłam za mąż i żeśmy się tu wprowadzili do Gorzowa. I od 40 lat mieszkamy już w Gorzowie. Lubię to miasto, nie lubię dużych miast, nie lubię Szczecina, nie lubię takich zatłoczonych miast, a Gorzów jest akurat taki do mieszkania, nie? Wszędzie jest blisko, wszędzie można dojechać, wszędzie można być. Tu do pracy już człowiek prawie idzie na ślepo, tak, bo to już tyle lat. Jest fajna kamienica, stara, także jest fajnie. Na ogół jest fajnie w Gorzowie.